Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Daily Vlogu. Ja dzisiaj wstałam po godzinie 7, na spokojnie się wykąpałam, umyłam włosy, ułożyłam fryzurę. Jak widzicie, mam też zrobiony makijaż, bo teraz jest około godziny 10.30. I ostatnio bardzo spodobał mi się ten system, że najpierw się maluję, ogarniam i zbieram już na koncert, a potem jak mam czas, to po prostu pracuję albo załatwiam różne sprawy. I dzisiaj też właśnie tak stwierdziłam, że zrobię i myślę, że to jest naprawdę spoko opcja. Wskoczyłam w taką bardzo fajną, imprezową sukienkę. Ostatni raz miałam ją w Operze Leśnej na koncercie Ich Troje. To był lipiec 2022? A tak, jeżeli się nie mylę. Więc prawie 2 lata nie miałam na sobie tej sukienki, a bardzo ją lubię. Tylko jej jedyny minus jest taki, że ona jest luźna, bo zobaczcie, mam tutaj jeszcze masę miejsca, ale jest to taki styl przylegającej sukienki i niestety ciężko tutaj, wiecie, ukryć makamety figury. Mimo wszystko bardzo ją lubię i okej, trochę widać mój brzuszek, ale jakoś bardzo mi to nie przeszkadza. Ja dzisiaj mam kolejny dzień koncertowy, ale może o tym Wam opowiem troszeczkę później. Najpierw czołóweczka. Jak pewnie poznajecie, wróciliśmy do tego kadru z widokiem na łóżko. Ostatnio tego kadru nie było, ponieważ miałam problemy organizacyjne. Bo słuchajcie, jak nagrywałam tą małą kamerką DJI, to stawiałam sobie tutaj na biurku, stawiałam się tak pod lekkim kątem i było ok. Natomiast kiedy zaczęłam nagrywać ten aparatem Sony i miałam go na tym swoim małym statywie, to słuchajcie, ustawienie na biurku kompletnie mi nie pasowało i żeby nagrać ten kadr, zajmowało mi ustawienie aparatu około 10 minut. Co nie będę ukrywać, mnie irytowało, bo czasami potrzebuję, wiecie, nagrać ten kadr na szybko i no nie chce mi się walczyć 10 minut z ustawieniem. Jak wiecie, inne kadry mam dostępne tak 15-20 sekund. Dlatego też dzisiaj troszeczkę eksperymentuję i stoicie teraz na tym dużym trypodzie, którego używam w moim drugim pokoju, czyli w mini saloniku. I tam właśnie zawsze nagrywam na takim dużym statywie. Stwierdziłam, że go sobie tutaj przyniosę i zobaczymy, czy ten kadr się sprawdzi. Teraz spojrzałam na łóżko i właśnie się zorientowałam, że nie ma na nim narzuta, to dlatego, że ostatnio była prana, ponieważ narzuta jest prana dużo częściej, gdyż często sobie na niej śpi guzik. I muszę przypomnieć mamie, żeby po prostu wyjęła ją z suszarki i po prostu tutaj położyła, bo całkowicie o tym zapomniałam. Nieważne. To jest już off-top, off-topu, wiecie, ja mam talent do takich rzeczy. I mam nadzieję, że ten kadr już powróci na stałe. Muszę zobaczyć też na komputerze, jak to będzie wyglądać, ale bardzo brakowało mi tego widoku, wiecie, na gęś oraz na moją różową kupę, którą wszyscy, myślę, uwielbiają na tym kanale. Tak, to jest Irania, ja wiem, że ma swoich fanów i antyfanów, ale nie o tym chciałam teraz rozmawiać. Dzisiaj przede mną kolejny dzień koncertowy, dlatego też właśnie jestem w sukience, ponieważ dzisiaj jadę na koncert w Stanach, ale to dopiero później, bo koncert jest wieczorem i powiem Wam zupełnie szczerze, że ostatni vlog nagrywałam w piątek, czy mamy sobotę, niedzielę, poniedziałek, wtorek, tak. 4 dni temu. 4 dni przerwy, wiecie, od nagrywania filmów, a w moim życiu się tyle wydarzyło, że to głowa mała, bo zaczęłam wreszcie walczyć o ten dostosowany dworzec, tak wiecie, pełną parą, wyciągając najmocniejszą artylerię i mam nadzieję, że uda się to wywalczyć. Trzymajcie kciuki, wspierajcie mnie, lajkujcie, udostępniajcie, wiecie, TikToka, udostępniajcie właśnie rolkę na Instagramie, udostępniajcie shortsa. Musimy po prostu zrobić szum, żeby wreszcie się coś tutaj u nas zmieniło. Dodatkowo też działo się bardzo, bardzo dużo rzeczy. Okazało się, że ta sukienka, którą zamówiłam na wesele mojej siostry, nie pasuje, znaczy inaczej, ona nam nie pasuje, bo można by ją było, wiecie, przerobić, bo ją zamawiam z myślą przerobienia i nie byłoby to żadnym problemem, ale ja się jej nie czuję, tak? Nie podoba mi się to, jak te kolory do mnie pasują i tak dalej, więc zaczęłam wymyślać zupełnie nową koncepcję sukienki i poeksperymentuję, wiecie, z różnymi fasonami, rozmiarami, żeby po prostu znaleźć tą odpowiednią. Dodatkowo, co jeszcze się wydarzyło? A, na kanale, słuchajcie, przybyło masę subskrybentów. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i w ogóle
niezła ironia, bo w piątek, w sumie w sobotę o 1 nocy, jak kończyłam vloga, to mówiłam wam, że brakuje tam 20 kilka osób do 35 tysięcy. A w momencie, kiedy wczoraj opublikowałam vloga z koncertu, to słuchajcie, przekroczyliśmy już 40 tysięcy, więc ja nie wiem, jakim cudem w 4 dni udało wam się wbić te 5 tysięcy. Jestem wam niezwykle, niezwykle wdzięczna i to pokazuje, że to, co robię, ma sens. Cieszę się, że tu jesteście. Witam wszystkich, którzy są nowi. Dziękuję, że mi zaufaliście i mam nadzieję, że tego vloga się będzie dobrze oglądało. Ja teraz uciekam pracować, bo muszę jeszcze dużo rzeczy zrobić, ale później wam opowiem o tym, jakich produktów do makijażu użyłam. Jest teraz około godziny 13:30. Ja za około pół godzinki wychodzę z domu, ponieważ po pierwsze muszę załatwić jedną sprawę. Sprawda, na razie nie będę wam mogła powiedzieć, o co chodzi, ale trzymajcie za to ogromnie kciuki. A potem jadę prosto do Gdańska, bo chcę po pierwsze sprawdzić, czy na grzebiące działa winda, którą potrzebuję, bo na stronie jest informacja, że jedna z dwóch wind nie działa. Prawdopodobnie jest to winda, która prowadzi na drugą stronę ulicy, której nie potrzebuję, a ta na stronę ulicy jest dostępna, na którą będę szła, ale wolę to sprawdzić, wiecie, wcześniej, a potem chciałam właśnie podjechać może do Brzeszcza, żeby podtworzyć materiały, bo też myślę, że właśnie fajnie by było wykorzystać tą sukienkę i po prostu ponagrywać różne TikToki, tym bardziej, że ostatnio naprawdę wam się podobają moje różne właśnie rankingi. One naprawdę na YouTubie oraz na TikToku osiągają niesamowite liczby. Skoro lubicie takie treści, dlaczego mam nawet z takich rozrywkowych treści nie nagrywać? Wykorzystam to, że wiesz, ubrałam fajną sukienkę, mam fajny make-up i przy okazji ponagrywam troszeczkę więcej TikToków. Muszę też nagrać outfit i potem po prostu będę się kierować na koncert. Muszę być też wcześniej, bo mam kupiony Early Access, więc jestem z tych, które po prostu osób, które pierwsze wchodzą na koncert, więc chyba muszę być tam o godzinie 18, a więc też pewnie około 17 wyjdę z 17.15 z galerii, żeby podjechać SKM-ką, żeby potem tam podejść, żeby być na tą 18 po prostu. Wiecie co, mam troszeczkę takie love-hate relationship z tą sukienką, bo z jednej strony ona jest przepiękna i ja ją naprawdę uwielbiam i czuję się w niej pięknie, pomimo wystającego brzuszka. Z drugiej strony ona jest strasznie kująca, wiecie, moja mama się śmiała, że jak pomagała mi do toalety, to miała całe ręce podrapane właśnie przez te cykiny, bo ona jest niesamowicie drapiąca i też noszenie jej jest średnio komfortowe, bo trochę drapie, nie będę ukrywać, dlatego też nie noszę jej zbyt często, ale właśnie wybieram na jakieś fajne okazje i właśnie do tej sukienki dobierałam make-up i dzisiaj wyjątkowo nie mam na oczach chudy i mam trochę taki lęk, czy te cienie mi się utrzymają, bo słuchajcie, wziąłam sobie, użyłam dzisiaj tego cienia z Belle właśnie od Red Lipstick Monster i oczywiście użyłam bazy pod cienie i na taką lepką bazę ja przyczepiłam ten brokat. O dziwo, jeszcze się nie obsypał, jest godzina 14, więc miejmy nadzieję, że nie będzie się obsypywał. Jeżeli chodzi o tusz do rzęs, to użyłam tego co zwykle. W tej chwili mam otwarty jeden tusz i staram się po prostu zużyć jeden, a potem będę otwierać kolejne. Tutaj, jeżeli chodzi o resztę makijażu, to jest ta sama kredka do brwi z Eveline. Róż to oczywiście Nars Orgasm. Na policzkach mam właśnie rozświetlacz z tej samej serii Belle Red Lipstick Monster różowy. Natomiast na usta dzisiaj wzięłam pomadkę Luxe z Avonu, bo wydaje mi się, że właśnie taka błyszczykowato różowo-czerwona pomadka idealnie pasuje, bo nie chciałam też robić właśnie ciemnych ust, a inne też średnie mi tutaj kolorystycznie pasowały. Myślałam na początku, żeby wziąć pomadkę Velvet Teddy z MAC-a, ale ona jest w brązach, czyli w ciepłych tonach, a tutaj wiecie, wszystko mam w zimnych tonach, więc troszeczkę średnio by pasowała. Bardzo fajnie mi się robiło dzisiaj ten makijaż, chociaż muszę przyznać, że nakładanie tego brokatu jest bardzo ciekawe, bo ja takie rzeczy nakładam palcami, bo po prostu lepiej się te drobinki przyklejają i słuchajcie, jak potem próbowałam zmyć, to nie wiem, czy teraz to będzie widać, bo byłam kilka razy dłonie, ale po prostu miałam całe dłonie w brokacie. Ciężko było właśnie później doczyścić te palce. Chodziło jak na twarzy, aż tak bardzo się właśnie ten brokat nie osypywał, tak zostawało bardzo dużo na dłoniach. Będę musiała jeszcze włosy przyczesać, bo coś dzisiaj myta, ale jakieś mam gorszy dzień z włosami, nie wiem o co chodzi. Jakoś mi się dzisiaj fryzura nie podoba i znowu robię off-top, nieważne. To było zabawne, że wiecie, na twarzy tak bardzo ten cień się nie obsypował, ten brokat. Z drugiej strony właśnie na palcach byłam po prostu cała, jak
kula dyskotekowa, praktycznie całe dłonie takie miałam. Jadę właśnie z kajanką i słuchajcie, miałam już nie poruszać tego tematu na vloga, ale miałam znowuż problem, słuchajcie, bo jak pewnie widzicie, jadę taką bardzo nowoczesną SKM-ką i okazało się, że tutaj na wyposażeniu pociągu pan kierownik pociągu dostał taką bardzo minimalną rampę i nie mogłam wjechać, słuchajcie, do środka, bo ta rampa kompletnie nie pasowała do peronu i tak naprawdę potrzeba było dwóch osób, bo jeden pan podniósł mi kółka z przodu, żebym mogła w ogóle na tą rampę wjechać. Pan konduktor mnie popchnął bardzo mocno i udało się wjechać, ale było kłopotliwe i sam po prostu był zirytowany, że taki beznadziejny sprzęt dają, wiecie, na wyposażenie pociągu i że jest problem, więc jak widzicie, to dostosowanie to jest po prostu fotomontaż, tak aby było, no jest na wyposażeniu pociągu rampa, ale co to kogo interesuje, że ona nie pasuje. Dodatkowo jeszcze zaczął padać deszcz, jak wysiadłam w Pieleszewie, więc mój makijaż już nie wygląda tak, jak powinien. I będę musiała po prostu podejść do Sephora albo do Douglasa i po prostu go jakoś uratować, nie wiem, czy zmyć cień, nałożyć coś innego, nie wiem, będę musiała coś pokombinować, bo oczywiście jak się wszystko sypie, to po kolei, więc jest wesoło. I teraz jadę zobaczyć tą windę, ponieważ nie wiem, czy wam wspominam, że w Pieleszewie, że w Żabiance jest właśnie jedna winda wyłączona, tak, mówiłam wam o tym, więc jadę to sprawdzić i potem sobie podjadę do galerii, żeby po prostu na spokojnie ponagrywać, właśnie uratować ten makijaż. Mam nadzieję, że już nie będzie padać, bo tam co prawda mam niedaleko od kolejki do Ergo Arena, ale zawsze trzeba kawałek przyjść i nie chciałabym, żeby znowuż mi się ten makijaż rozwalił, bo to nie byłoby nic fajnego. I teraz słuchajcie, jestem dopiero w roomie, więc zanim tak naprawdę tu jadę, to przede mną takie dobre 45-50 minut jazdy pociągiem. Wiecie, ja naprawdę lubię jechać pociągiem. Trochę mamy inne widoki dzisiaj, ponieważ jestem tym razem w Metropolii we Wrzeszczu. Jest to galeria, która jest przy dworcu i powiem wam zupełnie szczerze, że byłam przekonana, że w tej galerii jest jakaś Sephora, jest jakiś Douglas. Okazuje się, że jest tylko Rossmann i Heber i troszeczkę czasu zmarnowałam, krążąc po tej galerii i sprawdzając, jakie są tutaj sklepy. Ale może od samego początku. Jak jadąc z SKM-ką, jak widzieliście, dojechałam do Żabianki i potem wysiadłam, sprawdziłam windy i słuchajcie, okazuje się, że obie windy działają. Co jest przezabawne i pomimo tego, że jest komunikat, że winda na Żabiance ma nie działać aż do czerwca chyba, czy do końca marca, a już działa, więc jest to ciekawe, że te, wiecie, informacje są nieaktualne. I potem wróciłam z powrotem na pociąg i słuchajcie, spotkałam panów sukistów, których z tego miejsca pozdrawiam, którzy widzieli moją rolkę dotyczącą właśnie, wiecie, SKM i całej tej sytuacji dyskryminacji i bardzo mi podziękowali za to, że tak miło o nich mówiłam, że są tacy pomocni. Ja się śmiałam, że mówiłam tylko prawdę, że nie mam mi za co dziękować, ale zrobiło mi się strasznie miło i jeszcze mi życzyli miłego dnia i się śmieli, że z nim jest najlepsza podróż. Naprawdę, słuchajcie, osoby, które pracują na kolei, czy właśnie w pociągach, czy na dworcach, to są bardzo kochane osoby i dlatego to jest właśnie tak wkurzające to wszystko. I później właśnie przyjechałam tutaj do Rzeszcza, marnowałam trochę czasu, bo ukręciłam się, potem musiałam pójść kupić cień, udało mi się dostać z HN bardzo podobny cień, nie wiem, czy to teraz będziecie widzieć, mam troszeczkę jaśniejsze to oczy i błyszczą się na różne kolory, już nie tylko niebiesko-srebrne, ale wydaje mi się, że nawet ten cień jest ładniejszy. I wiecie co? Brokatów mi się zachciało. Gdybym użyła swojej paletki chudy, nie byłoby takiego problemu, bo ona tak łatwo nie schodzi od drobnego deszczu. A tutaj te cienie dostały 3 krople, bo wiecie, to tak lekko padało. A te cienie dostały 3 krople deszczu i się zaczęły zbrylać i odpadać, więc jest to słabe. Tym bardziej, że zobaczcie, na koncert Dawida Kwiatkowskiego tydzień temu, jak malowałam się chudą, użyłam, nie użyłam nawet bazy pod cienie, tylko po prostu nałożyłam cień na oczyszczoną powiekę. Teraz nałożyłam bazę, nałożyłam brokat i widzicie, brokat nie przetrwał nawet do Gdańska. Mam nadzieję, że teraz ten makijaż jakoś przetrwa i że mi się nie zbyli. Najwyżej jeszcze na studio nie go poprawię, chociaż tam będzie średnia, wiecie, wygodnie. I teraz powolutku już się zbieram, idę na pociąg i muszę wrócić się po raz kolejny do Żabianki i wtedy pójść właśnie tam do Ergo Areny. Tam droga jest w miarę prosta, nie jest daleko, więc powinno być ok. Jest teraz około 17.15, a ja o 18.00 mam otwarcie bram. Tutaj SKM-ki, słuchajcie, jeżdżą w tym mieście co 5-7 minut, więc tak naprawdę ja zaraz wejdę na peron, nie powinna mieć SKM-kę i nie powinno być żadnego problemu, więc myślę, że jeszcze chyba się, nie wiem, czy się nawet do was odezwę na stadionie,
to będzie ciężkie do powiedzenia, słuchajcie, bo nie wiem, jak to wyjdzie z wyjściem właśnie na stadion. O, ciężko mi powiedzieć, tym bardziej, że nie wiem, ile osób będzie na Early Accessie, bo chciałabym stanąć pod sceną. Najwyżej z ręki się do was odezwę, to też jest zawsze jakaś opcja. I żałuję trochę, że nie udało mi się niczego napić, ale może sobie po prostu tam już na stadionie coś kupię, bo też nie chcę przedłużać, muszę się śpieszyć. Tego rana to zdecydowanie nie jest mój szczęśliwy obiekt, jeżeli chodzi o koncerty. Nie dość, że słuchajcie, kolejka była ogromna. Na szczęście zostałam przypuszczona jako pierwsza, bo ja ogólnie miałam wykupiony Early Access, żeby po prostu wejść jako jedna z pierwszych. Ale tutaj bardzo dziękuję ludziom, którzy stali w kolejce, bo mnie po prostu przepuścili i byłam jako pierwsza. Ale słuchajcie, stoimy w tej kolejce i nagle zaczęło lać. Dosłownie lało jak zebra. Ja miałam cały tutaj poprzymoczone, już mi było zimno. Na szczęście tutaj pan z ochrony się zgodził, żebym weszła, ale po prostu nie chodziła w obieg, tylko jakby wejście, gdzie buda. I tam sobie czekałam, ale wejście miało być o godzinie 18. Ja zostałam wpuszczona jako pierwsza i wyobraźcie sobie, że weszłam o 18.20 dopiero. I teraz powiem wam hit, jakich mało. Jak wiecie, ja na koncerty Sanach zawsze wjeżdżę na płytę. I takie miałam wykupione miejsce. I słuchajcie, ja chyba pierwszy raz zrezygnuję z płyty. To jest absurdalne, bo weszłam jako pierwsza na obieg, od razu szłam na płytę, nie rozglądałam się, wiecie, a nagle zaczęły za mną biec ludzie, nastolatkowie, w sumie, i wyobraźcie sobie, że zaczęli mnie wyprzedzać. Ochrona zaczęła krzyczeć, że nie biegamy, nie biegamy. Oni mieli to wszystko gdzieś, dobiegli do samego przodu, zajęli miejsca, wiecie, i tyle, nie? Ja podchodzę, mówię, no ale przepraszam, ja nic nie będę widzieć, czy możemy jakoś tutaj zrobić miejsce? Nie, nie, my tu stoimy, wiecie, takie podejście straszne, a do tego postałam tam z 5 minut, a okazało się, że dodatkowo zaczęło się robić tam nieprzyjemnie, tam się ludzie dosłownie zaczęli przypychać, dopychać, dociskać i powiem wam, że ja się śmieję, że ja nie mam instynktu samochodowo-chowawczego, ale zaczęło się robić niebezpiecznie. Jak nigdy na koncercie w Stanach na płycie nie było niebezpiecznie, tak teraz poczułam zagrożenie i się z tego tłumu po prostu wycofałam. Zaczęłam pytać ochrony, czy jest możliwość, żeby przepuścić mnie przez barierki, bo jeszcze dodatkowo były tym razem bardzo wysokie barierki. I niestety okazało się, że fosa ta, wiecie, między sceną a barierkami, ta przestrzeń tutaj jest bardzo wąska i wózek po prostu tam nie wejdzie. Ale pan z ochrony powiedział, że popyta, może się uda tą fosę poszerzyć jakimś cudem, a jak nie, to chyba pójdę na balkon. Co prawda będzie to lipne rozwiązanie, bo jak wiecie, ja uwielbiam być przy artyście, przy scenie i czuć te emocje, ale z góry chociaż będę widziała cały show, bo będę widziała prezentacje, tancerzy. Mam nadzieję, że wiecie, co mam na myśli. Natomiast no, nie będzie to takie rozwiązanie, jakie bym sobie wymarzyła. Ale wiecie, nie jestem dzieckiem, wiem, że bezpieczeństwo jest ważniejsze. Pójdę się tam zaraz rozejrzę i może sytuacja się gdzieś tam zmieniła i może będzie już bezpieczniej, może gdzieś tam się wcisnę i będzie okej. Ale jeszcze mam 1,5 godziny, więc przyszłam tutaj, zjadłam hot doga i teraz po prostu się do was odzywam. Znowu jestem Julia na balkonie, na tym samym balkonie co ostatnio, ale tym razem z własnej woli, ponieważ niestety na płycie było zbyt niebezpiecznie. Mam wrażenie, że z roku na rok tutaj dochodzi do jakichś dziwniejszych sytuacji. Co prawda jestem na troszeczkę bliższym balkonie, więc mam lepszy widok. Mam nadzieję, że ponagrywam wam fajne klipy. I też miałam przyjemność spotkać Oskara i Izę. Mam nadzieję, że dobrze spotkali mnie. I już się ucieszyliśmy, że się zobaczyliśmy. Oni byli wczoraj na właśnie tym koncercie, bankiecie w Filharmonii. Ja niestety musiałam troszeczkę ograniczyć środki na bilety, ale cieszę się, że właśnie spotkałam. O, właśnie Oskar nadjechał, więc chowam aparat, bo muszę go przepuścić. Wspomnieniem nie wiedziałam, czy już robisz serce. Nic bardziej się nie zdarza. Mam zielone, mam zielone. Yeah.
Jestem już w Gdyni Głównej, jestem po koncercie, ale powiem wam, że to było szaleństwo, ponieważ koncert 15 minut się opóźnił i musiałam wyjść, słuchajcie, po głównej części koncertu. Nie mogłam zostać na bisach, ponieważ spojrzałam na zegarek, że było 5 po 23, a widziałam, że około 23.20 mam ostatni pociąg, który
którym zdążę na ostatni autobus, więc nie mogłam tutaj za bardzo szaleć. Dojechałam właśnie przed chwilką do Gdyni Głównej. Nawet McDonald's jest zamknięty, bo to jest środek tygodnia. Jest 44, więc za 15 minut mam autobus. To akurat, żeby się dla Was nagrać, żeby się ubrać, wiecie, spakować i po prostu pójść na autobus. Ale było mi strasznie przykro, bo kiedy wychodziłam właśnie z balkonu, to słuchajcie, słyszałam, jak Sanek śpiewała Miłość jest ślepa i tą swoją nową piosenkę. A jeszcze Oskar mi powiedział, że na bis są 3 piosenki, więc no, było okropnie, że nie mogłam zostać, no, ale wiecie, nie uśmiało mi się czekać do 4 nad rano. Wybaczcie, nie chciało mi się, po prostu mi się nie chciało. I nie uważam, żeby to było dobre, tym bardziej, że na jutro i na pojutrze mam plany i gdybym wiem, że czekała tutaj do 4, to po prostu z tych planów by nic nie wyszło, więc musiałam podjąć jedną słuszną, wiecie, decyzję. Koncert był bardzo fajny, dancing był naprawdę super, wręcz rewelacyjny. Jedyny minus był tylko taki, że niestety na tym balkonie ciężko było przeżywać. Fakt, widziałam całą scenę i mogłam Wam nagrać fajne przybitki, mam nadzieję, że Wam się podobały, ale z drugiej strony to, wiecie, nie był ten klimat, kiedy puścili 2 razy konfetti, a właśnie tam na te przody i pomyślałam, że mnie tam nie ma, wiecie, ja mogłabym po prostu śpiewać i szaleć tam pośród tego konfetti, to zrobiło mi się przykro najzwyczajniej w świecie. No ale cóż, no nic na to nie poradzę, tak? Bo tak było bezpieczniej. W ogóle poznałam przesympatyczną Olę i przepraszam, nie pamiętam imienia Twojego towarzysza, Sylwester mi się wydaje, ale nie jestem pewna, pozdrawiam Was serdecznie. Siedzieliśmy sobie na balkonie i wiecie, plusem tego, że właśnie był Oskar z mamą i właśnie poznałam Olę, było to, że te 1,5 godziny czekania zleciało mi dość szybko, ponieważ po prostu sobie gadaliśmy, śmialiśmy się, wiecie, i koncert się zaczął, więc to jest plus, choć nie będę ukrywać, że strasznie mi przykro, że nie mogłam wejść, wiecie, na płycie. No jest to duży minus. Dostaliśmy też takie opaski, które świeciły na różne kolory podczas koncertu i sobie ją włączyłam teraz do filmu, więc na pewno ją sobie zostawię. Teraz pewnie rzucę do torebki. No, widzicie, ona zmienia kolory, ale pewnie ją sobie schowam do torebki, żeby mi się po prostu nie zgubiła, bo ona jest troszeczkę na mnie luźna. O, można mieć jeszcze mijającą opcję. Chciałabym ją włączyć. O, udało się, bo zaraz będę ją chować. Wyciągnę też sobie słuchawki i jedno co to niestety jest dość chłodno, więc nie będzie się już szło tak przyjemnie z rumi jak ostatnio. No ale cóż, takie są realia. Koncert w Stanach oczywiście jak zawsze nie zawiódł, więc to na ogromny plus. Bawiłam się rewelacyjnie, tylko mówię, na tym balkonie jest troszeczkę mniej emocji. Jak jesteście, wiecie, pod sceną, wśród ludzi, wszyscy śpiewają, to jest zupełnie inny vibe tego koncertu, ale jak widzicie, potrafię być rozważna i potrafię zadbać o swoje bezpieczeństwo i jak widziałam, że ta sytuacja się zrobiła zbyt nieciekawa, to po prostu się stamtąd ulotniłam. Dotarłam bezpiecznie do domu, jak widzicie, i powiem Wam tak, mam sklerozę. I to ogromną sklerozę, bo wyobraźcie sobie, że dzisiaj rano myślałam sobie, że okej, będę wracać pewnie na pierwszej o pierwszej, to nagram Wam przebitki, jak wygląda moja droga, żebyście widzieli i żebyście byli spokojni, że jest to bezpieczna droga. Ja Wam tyle razy mówiłam, że jest to przy głównej ulicy, że jadę chodnikiem, że jest pełne oświetlenie, że mijają mnie ciągle samochody. Wiecie, to nie jest odludzie i jest ciemno, że jest niebezpiecznie. Ale powiem Wam, że całkowicie o tym zapomniałam. Naprawdę, tak się wkręciłam, żeby szybko wrócić do domu, że nie zgadniecie, gdzie mi się przypomniało. Przypomniało mi się dopiero, jak skręciłam swoją ulicę. I ja mówię takie, nie, przecież nie miałam nagrać przebitki, chciałam nagrać przebitki. I mam takie, serio? Ale pozwolę to na zmęczenie, bo dzisiaj jestem jakoś wyjątkowo zmęczona. Nie wiem, o co chodzi, czy mam gorszy dzień, bo się wyspałam, więc nie powinnam odczuwać być jakiegoś dużego zmęczenia, ale może pogoda ma na to jakiś wpływ, ponieważ czuję już takie, wiecie, wycieńczenie organizmu i bardzo chętnie bym się położyła do łóżka. Może też dlatego w tym poprzednim klipie tak troszeczkę mało entuzjastycznie mówiłam o koncercie. I jeszcze małe sprostowanko, okazało się, że Mac był teoretycznie czynny do północy, ale już nie za, bo chyba te drzwi tutaj z tej strony były zamknięte i tylko z jednej były otwarte, ale i tak bym nie zdążyła kupić herbatę, więc wiecie, to, że te 5 minut był McDonald's czynny, to nic się nie stało. I jeszcze chciałam Wam pokazać, to jest ten cień z Hean, to jest Hean Glitter, one były do dzisiaj w promocji za 15 zł i to jest kolor Moonlight. I powiem Wam, że jest genialny i ten się tak nie zbryla i myślę, że dużo ładniej wygląda. Muszę go przetestować, wiecie, samego nałożyć na oczy i
prostu na bazę albo na jakiś szary cień. Muszę zobaczyć, jak on będzie wyglądał sam i na szarą bazę. Więc będę miała fajny produkt do testowania. I powiem wam, że zawiodłam się tym cieniem. Ja już raz miałam ten cień chyba właśnie od Ewy Lipstick Monster na oczach. I wydaje mi się, że też się tak działo, że niestety je mi często oczy łzawią i ten cień mi się zbija w takie krótki i nie wygląda estetycznie. Dajcie znać, czy używaliście tego cienia z Belle i jakie są wasze opinie. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną w tym koncertowym dniu. Mam nadzieję, że taki vlog z koncertu wam się spodobał i że miło spędziliście czas. Na razie nie będzie żadnych innych vlogów z koncertu aż do przyszłego miesiąca, więc możecie troszeczkę odetchnąć. Wrócimy do takich codziennych filmów, myślę. Więc tutaj na spokojnie zamykamy dział koncertowy, ale powiem wam, że to było dobre rozpoczęcie sezonu. Dawid Kwiatkowski i Sanach, to jest po prostu turbo rozpoczęcie. Szkoda, że się nie rozpoczęło akustycznym koncertem Michała Wiśniewskiego, tak jak miało już w lutym, ale mimo wszystko naprawdę jest to super opcja i już się nie mogę doczekać, jak zostaną ogłoszone plenery, bo będzie sobie, trzeba, wiecie, wszystko pozapisywać, gdzie, co, kto i jak i dlaczego. I właśnie rozmawiałam z Oskarem, że też właśnie nigdy nie był na sobie Grzeszczak i też bardzo by chciał, więc tutaj mamy bardzo podobny głos i słuchajcie, bardzo podobne przemyślenia są do artystów muzyki, więc to jest naprawdę super. Fajnie znaleźć kogoś, wiecie, kto ma podobne zainteresowanie, po prostu sobie gadać o artystach muzyce. A do tego jeszcze mama Oskara jest po prostu przegenialną kobietą i to, jaki ma podobne do mnie poczucie humoru i vibe i to, jak myśmy sobie dzisiaj żartowały, to się nie nadaje na YouTube, słuchajcie, to się naprawdę nie nadaje. Ja tutaj pozdrawiam ona, bo pewnie co nieco słyszała i pewnie się naśmiała, no ale złapałyśmy pewną fajną głupawkę. No dobra, ja miałam kończyć, oczywiście jak zawsze przedłużę. Zauważyłam, że im bardziej jestem zmęczona, tym dłuższe mi wychodzą te końcówki. Dlatego wam bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie, dziękuję wszystkim moim nowym subskrybentom, bo przybyło was kolejne 1000, jeżeli dobrze widziałam, więc jestem wam za to bardzo, bardzo wdzięczna. Dziękuję też moim patronom oraz wspierającym. Zachęcam do dołączenia do tego grona, będziecie mieli dodatkowy film jeszcze w tym miesiącu. Dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli dzisiejszy film. Dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz dla zasięgu. Widzimy się w kolejnym filmie już niedługo. Trzymajcie się, cześć!